Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Nie tak dawno wszystkie serwisy technologiczne donosiły o rewolucji, ponieważ ponad 1000 gier udało się uruchomić na Linuxie za pomocą jednego prostego zabiegu. Mianowicie firma Valve wypuściła Steam Play lub tak zwany Proton, który umożliwia uruchamianie gier z Windowsa na Linuxie. Tak więc w tym odcinku wytłumaczę Wam mniej więcej o co chodzi i jak jest to możliwe oraz stestujemy Steam Playa i Protona w paru gierkach. Zapraszam. Uruchamianie gier na Linuxie. To brzmi tak pięknie. Temat ciągnie się już naprawdę parę ładnych lat. I oczywiście nie jest rewolucją to, że gry z Windowsa da się nagle w magicznym sposobem uruchomić na Linuxie, ponieważ było to już możliwe o wiele wcześniej. Mogliśmy to zrobić za pomocą tak zwanego Wine. Skąd więc nagle mowa o rewolucji? Rewolucja polega na tym, że Valve postanowiło ten proces znacznie uprościć, przygotowując konfigurację pod daną grę. No i teoretycznie powinniśmy za pomocą jednego kliknięcia uruchomić daną grę z Windowsa na Linuxie. Na plus przemawia również to, że Valve zatrudniło programistę, który pracował nad projektem DXVK, translacją API DirectX na API Vulkan. No i rzeczywiście, jeżeli takową grę uda się uruchomić za pomocą tej translacji DXVK, działa ona naprawdę w porządku, a spadki FPS-ów są statystycznie od 5 do 10%, no czyli bardzo mało. Ba, pojawiają się nawet opinie, że w niektórych przypadkach gry na Linuxie działają nawet wydajniej. Jednakże tutaj powstrzymuję przed zbytnim entuzjazmem, ponieważ jest to raczej wyjątek niż reguła. Tak więc, skoro wiemy, czym jest Steam Play lub Proton, pokażę Wam teraz, jak go włączyć. Okej, tak więc teraz pokażę Wam, jak włączyć Protona dla wszystkich gier na Steamie. Po pierwsze musimy mieć zainstalowanego Steama. Następnie potem wchodzimy w ustawienia. Na samym dole mamy tutaj Steam Play. Następnie, jeżeli chcemy używać Protona, musimy wybrać tutaj opcję dla wszystkich tytułów. Oczywiście możemy tutaj również wybrać sobie wersję Protona beta lub stabilną. No i po takiej procedurze zauważycie, że teraz wasza biblioteka gier zawiera wszystkie gry. I te, które są otwierane za pomocą Steam Playa, będą miały tutaj właśnie taką notkę, że korzysta ze Steam Play. Swoją drogą, jak jesteśmy już przy Steam Playu, to polecam wam również zajrzeć na dwie strony. Pierwsza strona jest to tak zwany Quick Start od firmy Valve, która dotyczy Protona i tutaj w zależności od tego, czy używacie Nvidia, czy AMD i Intela, macie tutaj kroki, które należy wykonać, żeby Proton działał poprawnie, czyli tutaj zainstalować właśnie sterowniki dla Vulkana. Drugą stronę, którą Wam polecam, i również będziecie mieli ją w opisie, jest to strona, na której możecie sprawdzić, jak dana gra działa. Co do odpalania gier, używałem Minta w wersji 19 i szczerze mówiąc jestem niepocieszony, bo mój plan był taki, żeby początkowo w ogóle nagrywać to wszystko na Ubuntu. Jednakże rezultaty odpalania gier na najnowszym kernelu 4.18 i driverach Mesa 18.3 w wersji deweloperskiej pod Ubuntu to po prostu nie działało. Znaczy się, okej, działały gry pokroju GTA San Andreas, jednakże myślałem o czymś więcej i chciałem odpalić GTA 5. Mój znajomy Termi, używając systemu Linux Mint, odpalał większość gier bez najmniejszego problemu. Pomyślałem więc, może kurczę, w takim razie coś jest nie tak z Ubuntu. Zainstalowałem Minta i sytuacja wygląda tak samo. Jasne, mógłbym zainstalować Archa, mógłbym skompilować Gentoo, jednakże problem chyba nie dotyczy wybieranej przeze mnie dystrybucji, ale coś nie tak jest chyba z moją konfiguracją. Co do samych gier, na pierwszy strzał idzie GTA San Andreas. I tutaj, że ta gra działa, myślę, nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, ponieważ bez problemu możemy odpalić ją na natywnym Wine. No i co tu się spodziewać po tak starej grze? No, działa ona dobrze. Nie ma żadnych dziwnych spadków FPS-ów, ani jakichś gliczy w wyświetlaniu grafik. Dalej mamy Fallouta New Vegas.
I tutaj już pamiętam, że miałem nieco problemów z odpalaniem tej gry pod Wine, jednakże teraz przy translacji na Vulkana działa ona jak najbardziej w porządku. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w otwartej czy zamkniętej lokacji, klatki trzymają się naprawdę na wysokim poziomie. Z tego co zauważyłem, to Fallout New Vegas ma troszeczkę problemy z odtwarzaniem niektórych dźwięków, ponieważ czasami pewne dźwięki się nie odtwarzają lub odtwarzają się i nieco zapętlają. Pojawiły się też minimalne glitche graficzne. Jednakże przy tym mogę stwierdzić, że gra jest jak najbardziej grywalna i pograłem w nią spory kawałek czasu. No i nie skraszowała mi się, no i działała dosyć płynnie. Dalej odpaliłem Skyrima, jednakże nie w wersji Legendary, jednak tej podstawowej, która miała premierę w 2011 roku. Po pierwsze, warto by było zaznaczyć, że ta gra uruchamiała się strasznie długo. Naprawdę, bo musimy na jej uruchomienie czekać około 3 minuty. Gdy gra się uruchomi, wszystko ładuje się bardzo szybko. Niemniej jednak jestem troszeczkę rozczarowany, ponieważ są tutaj spadki FPS-ów i to całkiem widoczne. I moja konfiguracja nie powinna mieć najmniejszych problemów z pociągnięciem tej gry nieco wyżej. Jednakże już widzimy tutaj, że Steam Play nie radzi sobie wcale tak cudownie. Co jeżeli chcemy uruchomić Skyrima w wersji Legendary? No, nie uda nam się to, przynajmniej nie na mojej konfiguracji. To jest strasznie dziwne, bo nawet w najnowszej wersji beta zostały dołączone patche właśnie stricte pod Skyrima Legendary Edition. I owszem, gra się już nie crashuje, jednakże cały czas mam czarny ekran i nic się nie dzieje. Postanowiłem uruchomić troszeczkę prostszych gier, które nie mają natywnych portów. Grę na przykład taką jak Overcooked, która jest naprawdę niezbyt wymagająca. Jednakże, kiedy chcę ją uruchomić, gra się crashuje. Pomyślałem, że skoro tyle osób odpala GTA 5, no to ja nie mogę być inny. I tutaj niezależnie od tego, czy grzebałem w konfiguracji DXVK, którą zalecano na GitHubie, czy też nie, gra po prostu się nie uruchamiała i po prostu stała cały czas na tym samym miejscu. Pomyślałem też, że uruchomię może Wiedźmina 3. Jednakże tutaj dostajemy w twarz komunikatem, że nie posiadamy odpowiednich driverów do DirectX 11. Kiedy chcemy uruchomić Project Cars, również się to nie udaje i również dostajemy w twarz crashem. Próbowałem także uruchomić Metal Gear Solid, ale on nawet nie raczył dać żadnego komunikatu. Zasadniczo nie wiem z czego to wynika, ponieważ jest naprawdę mnóstwo filmików na YouTubie, gdzie ludzie odpalają rzeczywiście GTA 5 czy Wiedźmina pod DXVK. Jednakże z niewiadomych mi przyczyn na mojej konfiguracji nie działa to niezależnie od systemu. Wnioski mogą nasuwać się dwa. 1. Robię coś źle. 2. Robię coś źle, ponieważ znalazłem gościa, który uruchomił GTA 5 na tej samej karcie graficznej, dokładnie z taką samą mesą, którą miałem na Ubuntu, czyli 18.3 i dokładnie z takim samym kernelem 4.18.5 i działało mu to bez najmniejszego problemu. W moim przypadku? Nie! Dlatego pomimo mojego całego entuzjazmu do Linuxa, jakim go darzę, dla mnie nie stał się on magiczną platformą do gier. Co trochę szczerze mówiąc mnie smuci. Cóż mogę zrobić? Jeżeli macie jakieś sugestie lub wiecie o czym zapomniałem, to bardzo proszę o komentarz. I pewnie im dalej w czasie, tym będzie tylko lepiej. Jednakże teraz, na ten moment, przynajmniej jak dla mnie, działa to naprawdę kiepsko. Moi drodzy, dajcie znać co wy myślicie na temat Steam Playa i Protona. Jeżeli ktoś z was testował, możecie się śmiało podzielić swoimi wynikami. Myślę, że do tematu Protona i Steam Playa jeszcze powrócę po jakimś czasie, ponieważ nie daje mi to spokoju, że tyle gier nie chce mi po prostu najzwyczajniej w świecie działać. No cóż, miejmy nadzieję, że w czasie albo rozwiążą się jakieś bugi, bądź ja nauczę się czegoś więcej i uda mi się samemu te bugi naprawić. Tyle z mojej strony, żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, bajos!